Witam. W dzisiejszym krótkim odcineczku postaram się Wam przedstawić wszystko na temat czwartej światowej wojny Shinobi. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy są tak mocni, że nikt nie jest godny rzucić im wyzwania w postaci wojny. Ogólnie też słyszałem ostatnio, że szykuje się wojna w prawdziwości pomiędzy osobami w koszulkach z traszkurą, a mną w płaszczu animedii, to tam polecam dołączyć do któregoś z teamów. W odcinku dotyczącym pierwszych trzech wojen powiedziałem, że temat czwarty jest tak obszerny, że trzeba z niego zrobić osobny materiał. Pewnie już po długości tego filmiku doskonale wiecie dlaczego, ale bez zbędnego pierdzielenia lecimy. Wojna została zapowiedziana przez Tobiego na szczycie pięciu Kage, gdy ówcześni władcy wiosek odmówili oddania Tobiemu 8 i 9-ogoniastego, których ten zamierzał wykorzystać do planu księżycowego oka. Zamaskowany Shinobi postanowił wtedy, że wykorzysta 7 ogoniastych bestii, które do tej pory zebrało Akatsuki, aby walczyć z całym światem. Potem 5 Kazekage, 5 Mizukage, 4 Raikage, 3 Tsuchikage oraz Mifune postanowili stworzyć sojusz Shinobi, aby tym samym zjednoczyć wszystkie siły przeciwko Tobiemu. Ze względu na swój stan, 5 Hokage Tsunade nie mogła wtedy dołączyć, ale wkrótce po wybudzeniu się ze śpiączki jej się to udało. Tobi również znalazł sojusznika w postaci Kabuto. Od tego momentu obydwie strony zaczęły zbierać informacje o przeciwniku. Kisame, który stał po stronie Akatsuki, zdobył informacje o sile Kumogakure, a także killerze B, ponieważ upozorował swoją śmierć, a tak naprawdę schował się w Samehadzie, aby robić notatki. Z drugiej strony Anko Mitarashi oraz jej zespół śledzili Kabuto, co przyczyniło się do odnalezienia siedziby Tobiego. Także inne drużyny z sojuszu szukały kryjówek oraz informacji na temat wrogiej organizacji, czyli Akatsuki. Zanim wojna na dobre się zaczęła, to jeszcze siły obydwu stron się zwiększyły, ponieważ Kabuto użył Edo Tensei do reinkarnacji pokonanych przedtem członków Akatsuki, a także w celu ochrony dwójki Jinchuriki, Naruto i Killer B zostali wysłani na wyspę Genbu, gdzie mieli po prostu się ukryć, ale podczas pobytu Jinchuriki 9-ogoniastego zaczął trening kontroli nad bestią, co znacznie zwiększyło siłę sojuszu. Choć ani Naruto, ani sam sojusz nie wiedzieli jeszcze, że im się to przyda. A powiem więcej, bez tej dwójki ta wojna byłaby z pewnością wygrana przez Akatsuki. Kisame na tej wyspie ostatni raz zmierzył się z przeciwnikami i poniósł porażkę, ale żeby oponent nie zyskał cennych informacji, popełnił samobójstwo, uprzednio wysyłając przywołanego Rekina ze zwojem do swoich towarzyszy, którzy od razu postanowili zająć się sprawą. Dlatego też Tobi wysłał Kabuto, by ten pojmał dwójkę Jinchuriki, ale ci zostali zatrzymani przez Onokiego, Akatsuchiego oraz Kurotsuchi. Kabuto musiał uciekać, ale udało mu się schwytać Yamato, który posłużył mu jako źródło informacji oraz dodatkowa moc, dzięki której mógł wzmocnić armię białych Zetsu. Siły obydwu stron przedstawiają się następująco. Sojusz posiadał łącznie 80 tysięcy ludzi, w których skład wchodzili zarówno shinobi, jak i samuraje, natomiast Akatsuki zgromadziło 100 tysięcy klonów Zetsu oraz skrzeszeńców Kabuto. Sojusz jest znacznie bardziej zorganizowany i podzielony na najróżniejsze role, które prezentują się tak. 4 Raikage A jest najwyższym przywódcą sojuszu. 5 Kazekage Gara był dowódcą pułku sił Shinobi oraz dowódcą 4 dywizji. Pierwsza dywizja pod dowództwem Daruiego składała się z walczących na średni dystans. Druga dywizja pod dowództwem Kitsuchiego składała się z walczących w zwarciu. Trzecia dywizja pod dowództwem Kakashiego składała się z walczących zarówno na średni, jak i bliski dystans. Czwarta dywizja, tak jak już mówiłem, pod dowództwem Gary składała się z walczących na daleki zasięg i również tutaj Gara miał zastępcę i prawą rękę, którym był Shikamaru. Piąta dywizja pod dowództwem Mifune składała się z ninja o unikalnych umiejętnościach, a ich celem były operacje specjalne. Poza tymi głównymi dywizjami istnieją jeszcze mniejsze i są to kolejno. Dywizja wsparcia logistycznego i medycznego, którym kapitanem była Shizune. Dywizja ataku zaskoczenia, którego kapitanem był Kankuro. Dywizja sensorów, którego kapitanem był Ao. Dywizja wywiadowcza, którego kapitanem był Inoichi, a także dywizja ochronna Daimyo, której kapitanem była Mei. Głównym strategiem sojuszu był Shikaku Nara. Z drugiej strony mamy natomiast Akatsuki, które składa się tylko z Tobiego, Kabuto i Zetsu, jeśli chodzi o dowódców, gdzie ten pierwszy kontroluje szóstkę Jinchuriki i ma przynajmniej na starcie najwięcej do powiedzenia. Kabuto steruje ożywieńcami, a Zetsu no to po prostu armia klonów. Tak więc siły Akatsuki były liczebniejsze oraz składały się tylko i wyłącznie z ofensywnych jednostek, natomiast siły sojuszu nie dość, że miały o 20 tysięcy mniejszy skład, to jeszcze część z nich musiała chociażby leczyć rannych, czego w przypadku Akatsuki po prostu nie było.
Początkowo Sojusz przeanalizował lokację zarówno swoją, jak i wroga, po czym uznali oni, że Akatsuki wyśle małą armię drogą morską z ich kryjówki do Kumogakure, z czego większość armii będzie podróżować drogą lądową. Wysłali tam więc pierwszą dywizję, która ulokowała się w północnej części granicy kraju Błyskawic z krajem Mrozu od strony morza, by zablokować Akatsuki. Druga dywizja została rozlokowana na granicy kraju Błyskawicy i kraju Mrozu od strony lądowej, uszczelniając tym samym możliwość wejścia do kraju Błyskawic. Trzecia dywizja została początkowo skierowana na środek kraju Mrozu, ale została wezwana do kraju Gorących Źródeł, aby pomóc dywizji ataku zaskoczenia. Czwarta dywizja ruszyła na południową granicę kraju Błyskawic i kraju Mrozu. Piąta dywizja została ustawiona w dużym łuku od północnej części kraju Mrozu przez środek granicy między krajem Mrozu a krajem Błyskawic, aż na południe od pierwszej dywizji, tak żeby w każdej chwili mogły pomóc innym dywizjom, które potrzebują natychmiastowej pomocy. W przypadku oponentów, Akatsuki oczywiście jak najszybciej chciało zdobyć pozostałą dwójkę Jinchuriki, a z ich informacji od Kisame wychodziło, że znajdują się oni na wyspie Genbu. Najłatwiej więc było to zrobić drogą morską i lądową, czego świadomy był również Sojusz. Z tego też powodu Kabuto chciał wysłać drużynę Sasoriego, Deidary, Chukichiego i Shina, aby ci atakowali z powietrza, wykorzystując zarówno bomby, jak i pułapki do rozproszenia wroga. Tobi natomiast był świadomy tego, że gdyby wysłał z nimi armię Zetsu, to z łatwością zauważyli by ich obecność, dlatego postanowił przemieścić armię pod ziemią i choć w pewnym momencie duża część armii została wykryta, to część bezproblemowo dotarła do zamierzonych celów. I tak się przedstawiają strategie obydwóch stron. To co, teraz zaczniemy tą dłuższą część filmiku. Lecimy z 8 październikiem, widzowie. Od razu tutaj też zaznaczam, że przy stratach nie uwzględniam no-name'ów. I to tyle, lecimy. Na początku na cmentarzu górskim rozegrała się bitwa pomiędzy Kabuto i jego plutonem składającym się z Sasoriego, Deidary, Chukichiego i Shina, a częścią dywizji wsparcia logistycznego i medycznego składającej się z Anko, Muty Aburame, Tokumi Hyugi i Ranki. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem taktycznym Akatsuki, ale strategicznym Sojuszu. Mianowicie Kabuto pokonał Anko, a reszta jego plutonu pokonała wojowników Sojuszu, jednak Mucie Aburame udało się odesłać informacje do kwatery głównej. Następna walka była rozwinięciem poprzedniej, ponieważ w kraju Gorących Źródeł spotkała się drużyna wskrzeszeńców Akatsuki z dywizją ataku zaskoczenia Sojuszu. W efekcie Deidara zostaje schwytany przez zespół Kankuro, Muta Aburame ginie, Shin i Sasori wracają do zaświatów, a Chukichi ucieka. Tokuma i Ranka zostają uratowani. Tą walkę zdecydowanie wygrał Sojusz. Kolejną walką była zasadka Sojuszu, również w kraju Gorących Źródeł. Po stronie Akatsuki stali Haku, Pakura, Gari, siódemka mistrzów miecza, część armii białych Zetsu oraz Chen. Po stronie Sojuszu część dywizji ataku zaskoczenia, trzecia dywizja oraz klon Naruto. Po wygranej z plutonem Kabuto część dywizji ataku zaskoczenia została wysłana, by pomóc zaatakować kolejną grupę Akatsuki. Walczą oni z Zabuzą, Haku, Pakurą oraz Garim, ale ten atak nie powiódł się, dlatego też dołączyła do nich trzecia dywizja. Następnie do armii Akatsuki dołączają kolejni wskrzeszeńcy w postaci siedmiu mistrzów miecza i Chena, który pojawił się tylko w anime. I ta bitwa trwa dość długo, wiele Shinobi trzeciej dywizji ginie lub jest ranna, natomiast w Akatsuki Zabuza oraz Haku zostają zapieczętowani szybko, ale z pozostałymi nie idzie tak łatwo. Aż do kolejnego dnia udało się przeżyć, jeśli tak to można nazwać, trzem wskrzeszonym Shinobi, a do tego otrzymali wsparcie armii białych Zetsu. Jednak z pomocą jednego z klonów Naruto udało się z powodzeniem pokonać wroga. Ta walka również skończyła się wygraną Sojuszu, a wszyscy wskrzeszeńcy zostali zapieczętowani lub uwolnieni. Następną potyczką jest ta na granicy kraju Mrozu i kraju Błyskawicy. Po stronie Akatsuki było około 20 tysięcy białych Zetsu, natomiast po stronie Sojuszu druga dywizja, zachodnia część 5 dywizji oraz klon Naruto. Armia białych Zetsu została wykryta pod ziemią, dlatego też Kitsuchi i jego córka Kurotsuchi użyli Doton Kaido Shokutsu w celu wyciągnięcia ich na powierzchnię. Wiele klonów zostało dość szybko zniszczonych, ale druga dywizja w końcu odczuwa zmęczenie tej walki, przez co część armii po prostu ucieka. Większość drugiej dywizji została wysłana, by pomóc pierwszej dywizji w walce z przeważającymi siłami wroga, co pozwoliło też zaatakować ich od tyłu. Natomiast reszta musiała się zmagać z nowym zagrożeniem, zamaskowanymi białymi Zetsu. Problem z tym był o tyle poważny, że nagle nie było wiadomo, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem, dlatego Shikaku musiał jak najszybciej wymyślić rozwiązanie, aby zapobiec tragedii. Wpadł na pomysł, że zdolność Naruto wyczuwania negatywnych emocji jest jedyną opcją, więc Naruto z pomocą swoich klonów
pozbył się problemów, ale nastąpiło to kolejnego dnia. Finalnie Sojusz znowu wygrał, pokonując większość białych Zetsu. Kolejną już walką jest ta, która rozgrywała się na północno-zachodnim wybrzeżu kraju Błyskawic. Po stronie Akatsuki stała armia białych Zetsu w tysiącach, Asuma Sarutobi, Hizashi Hyuga, Dan Kato, Kakuzu, Kinkaku oraz Ginkaku. Natomiast po stronie Sojuszu pierwsza dywizja, część drugiej dywizji, część czwartej dywizji i wschodni ogon piątej dywizji. Pierwsza dywizja stacjonowała właśnie tam, gdzie rozgrywała się walka. Toczyła się ona z wskrzeszonymi Shinobi oraz białymi Zetsu, którzy uciekli z poprzedniej potyczki z dywizją drugą. Darui, Atsui i Samui stają naprzeciw Kinkaku i Ginkaku. W końcu Atsui, Samui i Ginkaku zostają zapieczętowani w Benie Hisago, a Kinkaku wścieka się do tego stopnia, że przechodzi w drugą wersję ogoniastej bestii i sieje zniszczenie, lecz w końcu z pomocą Kohaku no Johei udaje się go schwytać. Pozostali wskrzeszeńcy również zostali pokonani. Asuma przez swoich dawnych uczniów, Kakuzu i Hizashi zostają zapieczętowani z pomocą Chojiego, Denkato został uwięziony z pomocą Jutsu Bariery, a później tymczasowo uwolniony. Armia białych Zetsu też została pokonana. W tej walce ponownie wygrywa Sojusz. Później nastąpiła druga bitwa na północno-zachodnim wybrzeżu kraju Błyskawic. Tym razem po stronie Akatsuki stał tam Tobi i Gedomazo, a po stronie Sojuszu pierwsza dywizja, część drugiej dywizji, czwarta dywizja i wschodni ogon piątej dywizji. Cała walka to praktycznie kontynuacja poprzedniej, w której Gedomazo po prostu niszczy wszystko na swojej drodze. Był to również podstęp, jako że Tobi chciał tylko odzyskać Kinkaku i Ginkaku, jako że ci posiadali czakrę dziewięcioogoniastego. Gdy udało mu się zabrać Benihi Hisago i Kohaku no Johei, Tobi ucieka. Była to w 100% wygrana Akatsuki. To teraz inna walka, również rozgrywająca się w kraju gorących źródeł. Po stronie Akatsuki stoi Hanzo, Chiyo, Kimimaro i Chukichiki. Natomiast po stronie Sojuszu, część dywizji ataku zaskoczenia, Mifune, samurajowie i shinobi z dywizji 5 oraz klon Naruto. Część dywizji ataku zaskoczenia transportuje złapanego wcześniej Deidare, ale zostają zaatakowani przez wcześniej wspomnianych wskrzeszeńców, a Ibuse ich paraliżuje. Dołącza do nich 5 oddział, a sam ich dowódca staje do walki z Hanzo, który finalnie popełnia samobójstwo i zostaje zapieczętowany. Reszta wskrzeszeńców walczy dalej i nie zostają pokonani, a dopiero nazajutrz zostają uwolnieni z Edo Tensei przez Itachiego i po raz kolejny całkowite zwycięstwo Sojuszu. Za dnia zdarzyła się jeszcze jedna bitwa, otóż w nieznanej nam lokacji czarny Zetsu stanął przeciwko dywizji ochronnej Daimyo oraz ponownie klona Naruto. Czarny Zetsu na rozkaz Tobiego wykorzystał zamieszania, aby zinfiltrować krajówkę Daimyo, aby w późniejszym czasie ich schwytać i wykorzystać jako kartę przetargową do uzyskania Jinchuriki. Jednakże w trakcie trwania tego dnia Sojusz podjął decyzję włączenia zarówno Naruto i Killera B do swojej armii, więc misja schwytania Daimyo przestała mieć sens. Więc zadanie czarnego Zetsu zostało zmienione, aby ten walczył ze strażnikami Daimyo w celu zajęcia ich czasu, aby ci nie mogli pomóc w żaden sposób pozostałym dywizjom. W wyniku tej walki górna połowa czarnego Zetsu została obezwładniona, natomiast dolna połowa uciekła. Jest to kolejny sukces Sojuszu. Podsumowując ten dzień, zarówno Akatsuki, jak i Sojusz zmniejszyły połowę sił bojowych. Z 80 tysięcy shinobi Sojuszu zostało około 40 tysięcy. Po stronie Akatsuki armia białych Zetsu ze 100 tysięcy zmniejszyła się do około 50 tysięcy, a dodatkowo kilku wskrzeszeńców również poniosło porażkę. Podczas nocy z 8 na 9 października Tobi postanowił zaskoczyć przeciwnika i stworzył własne 6 ścieżek bólu, które składały się z dawnych Jinchuriki, którzy to dodatkowo posiadali zapieczętowane ogoniaste bestie. W kraju Błyskawic zmierzyli się armia Zetsu podszywająca się pod Sojusz oraz Toroi versus Naruto, Killer B, Gamma Hero, Musai i Nonota. W nocy zamaskowana armia Zetsu zaatakowała Sojusz podszywając się pod tamtych shinobi. Naruto jednak, jak mówiliśmy, posiada moc zdolną wykrywać negatywne intencje, dlatego z łatwością pozbywa się podrabiańców. Pokonają wszystkich. Dodatkowo Naruto wysłał swoje klony na wszystkie fronty, aby im pomóc. Poruszając się dalej, Naruto i Killer B są w stanie również uratować Musai i Nonote, którzy walczyli z reinkarnowanym Toroim. Finalnie ponownie Sojusz odnosi sukces. Toroi zostaje zapieczętowany, a wszyscy biali Zetsu na tym polu bitwy zostali zabici. Następna walka także odbywała się na terenie kraju Błyskawic. Po stronie Akatsuki stali Mu, Gengetsu, trzeci Raikage i Rasa.
a po stronie Sojuszu część czwartej dywizji, część pierwszej dywizji, Onoki i klon Naruto. Pomimo, że ci Shinobi zetknęli się ze sobą już poprzedniego dnia, to nie wynikła z tego żadna walka. Dopiero 9 października Gaara atakuje przeciwników i staje do walki ze swoim ojcem, Rasą. Onoki walczy z Mu, swoim poprzednikiem, natomiast część pierwszej dywizji, która przedtem została wysłana na pomoc, atakują Raikage i Mizukage od tyłu. W końcu czwarty Kaze Kage zostaje zapieczętowany, ale z pozostałymi wskrzeszonymi Kage nie idzie tak łatwo. Dopiero gdy klon Naruto wkracza na pole bitwy, udaje się zapieczętować Mu. I tak samo jest z trzecim Raikage. Naruto wykorzystał jego moc, by odbić jego atak przeciwko samemu sobie, co dało czas Sojuszowi, aby go zapieczętować. Również udało się to zrobić z Gengetsu, natomiast tylko połowa Mu została zapieczętowana, gdyż ten niezauważalnie dla Sojuszu podzielił się na dwie części, dzięki czemu mógł później dalej walczyć. W każdym razie, jakby inaczej, tutaj też Sojusz odniósł pełne zwycięstwo. Kolejna potyczka także odbywała się gdzieś na terenie kraju błyskawic. Uczestniczyli w niej Itachi Uchiha oraz Nagato versus Naruto, Killer Bee i później również Itachi Uchiha. Ten to zrobi wszystko, żeby być po wygranej stronie zawsze. To się po prostu nazywa ograniczenie ryzyka. W każdym razie Kabuto postanowił jak najszybciej zabić Naruto i Killera, aby Tobi szybko mógł wykorzystać ich ciała, dlatego też wysłał jednych z najsilniejszych wskrzeszeńców. Niestety na niekorzyść Kabuto, Itachi wyzwolił się spod jego kontroli dzięki Kotoa Matsukami, a także pomógł dwóm Jinchuriki pokonać Nagato. Finalny efekt był oczywiście taki, że Sojusz wygrał bez jakichkolwiek strat, a nawet zyskał sojusznika w postaci Itachiego. Teraz przejdźmy do bitwy przeciwko czwórce dźwięku, która odbywała się na północno-zachodniej granicy kraju błyskawicy i kraju mrozu. Po stronie Akatsuki, tak jak już mówiłem, była wskrzeszona czwórka dźwięku, natomiast po stronie Sojuszu Shikamaru, Choji, Neji, Kiba, Akamaru i klon Naruto. Jak łatwo zauważyć, jest to powrót do przeszłości, ponieważ wskrzeszeńcy walczą z tymi, którzy ich zabili. Czwórka dźwięku dość szybko zostaje pokonana, jednak używają oni specjalnej techniki, Jikujutsu Shiki Yomi Tenshin, która więzi duszę użytkowników i przenosi do specjalnej bariery. Z pomocą ponownie przyszedł tutaj Naruto, który przywrócił ich duszę z powrotem, a przeciwnicy zostali uwolnieni z Edo Tensei. Jak prawie w każdym wypadku, Sojusz wygrał bez strat. Kolejna walka odbyła się w lesie dywizji wsparcia logistycznego i medycznego. Po stronie Akatsuki stanął Hayate Gekko i dwóch wskrzeszeńców, których imion nie znamy. Po stronie Sojuszu natomiast Io, Yokaze, Yugao Uzuki i Sakura Haruno. Dywizja wsparcia logistycznego i medycznego priorytetowo chroniła zwłoki osób z Kekkei Genkai, natomiast wskrzeszony Hayate wraz z dwójką Shinobi zostali wysłani, by ukraść zwój, w którym przechowywane są ciała. Udaje im się to, natomiast Io, Yokaze, Yugao i Sakura próbują odbić ten zwój, co się powodzi, a przy okazji udaje się im zapieczętować zarówno Hayate, jak i dwóch niezidentyfikowanych wskrzeszeńców. Znów Akatsuki przegrało. To teraz mamy bitwę, która rozgrywała się w lesie kraju błyskawic. Po stronie Akatsuki stał Tetewaki, a po stronie Sojuszu Karui, część drugiej dywizji oraz klon Naruto. Tetewaki w pewnym momencie atakuje część drugiej dywizji, walkę jednak przerywa Naruto, który tłumaczy, co stało się z bliskimi Tetewakiego, a gdy ten usłyszał, że są bezpieczni i szczęśliwi, sam się wyzwolił z rąk Kabuto. Ponownie wygrano Sojuszu. Na północno-zachodniej granicy kraju błyskawicy i kraju mrozu wydarzyło się coś podobnego. Mianowicie po stronie Akatsuki stał Jota, trzy klony białego Zetsu przybierające wygląd Joty, a także po prostu część armii białych Zetsu. Natomiast po stronie Sojuszu część drugiej dywizji, czwarta dywizja, Shikamaru, Choji, Ino, Kiba, Akamaru i klon Naruto. Ponownie jest to głównie wspominajka, gdzie pokazywane nam są stare czasy, gdy Jota żył i spotkał naszych bohaterów w czasach dzieciństwa. Po wspominkach Naruto o Jocie, ten także sam się wyzwala z rąk Kabuto, jakżeby inaczej wygrano Sojuszu. Później znów w kraju błyskawicy odbyła się walka. Po stronie Akatsuki stali m.in. Torune, Heiji, Chukaku, Daimaru, Osoi, Armia Białych Zetsu, a także wielu mniej interesujących wskrzeszeńców. Po stronie Sojuszu część czwartej dywizji, Temari, Yukata, Matsuri, Musai, Nonota, Shino, a także klon Naruto. Gdy poprzednie walki zakończyły się klęską dla Akatsuki, Kabuto chwytał się wszystkiego co mógł, dlatego wysyła na front błędnie wskrzeszonych ninja, których misją było uwolnienie innych zapieczętowanych wskrzeszeńców. Wszyscy prócz Torune zostali złapani w pułapki czwartej dywizji, natomiast sam Torune zmierzył się z Shino i jednym klonem Naruto, ale przegrał walkę i został zapieczętowany. Ponownie wygrał Sojusz.
Następna walka, którą pokrótce omówimy, także odbyła się gdzieś w kraju błyskawic, a zmierzyli się tam Blue Bee i kilku białych Zetsu kontra Killer Bee i Motoi. Kabuto w celu przetestowania umiejętności Killera Bee wysłał poprzedniego Jinchuriki ośmiogoniastego Blue Bee. Walka ta prawie skończyła się śmiercią Motoiego, jednakże finalnie Killer Bee go uratował. Blue Bee sam wyzwolił się spod kontroli Kabuto, przez co uwaga, zaskoczenie, znów wygrał sojusz bez żadnych strat. Później zrodziła się następna potyczka, tym razem na siódmym froncie. Po stronie Akatsuki było 2000 klonów Zetsu, a po stronie sojuszu jednostka ataku wodnego, burzowa jednostka, Omoi i klon Naruto. Początkowo jednostka ataku wodnego została zaatakowana przez armię białych Zetsu, więc na pomoc wysłano im burzową jednostkę, ale i tak nie mogli sobie poradzić z taką ilością Zetsu. Finalnie Omoi postanowił porzucić swój posterunek, aby pomóc młodzieńcom, a następnie przybył tam też Naruto, dzięki któremu udało się pokonać wszystkich Zetsu. Część jednostki ataku wodnego także została zabita. Finalnie oczywiście wygrał sojusz. Dopiero teraz zaczyna się robić ciekawie, bo następuje walka gdzieś w kraju błyskawicy pomiędzy Madarą Uchiha i połową Mu, a czwartą dywizją, piątką Kage i klonem Naruto. Madara solo atakuje zarówno czwartą dywizję, Gaarę, Onokiego i klona Naruto, pokazując im swoją wyższość. Następnie zrzuca na nich dwa meteoryty z sukcesem, niszcząc większość czwartej dywizji. Klon Naruto zaczyna tracić czakra, więc na pomoc przychodzi pozostała trójka Kage, czwarty Raikage, Tsunade oraz Mei Terumi. Walka zmieniła się w dwie walki. Resztki czwartej dywizji ścigają Mu, a piątka Kage walczy przeciwko Madarze. Mu nie udaje się pokonać aż do momentu, gdy Itachi zmusił Kabuto do dezaktywowania Edo Tensei. Podobnie, a nawet gorzej dla sojuszu jest w walce z Madarą, który sam jest w stanie przeciwstawić się piątce Kage, którzy nie mają szans i liczą po prostu na przetrzymanie go tak długo, aż Edo Tensei zostanie dezaktywowane. Na ich nieszczęście Madara zdołał uwolnić się spod wpływu Edo Tensei, co zapewniło mu nieśmiertelne ciało. Pokonuje on jeszcze całą piątkę Kage i rusza w poszukiwaniu Naruto. Jest to zdecydowanie sukces po stronie Akatsuki. Jedynie Mu po ich stronie został uwolniony z Edo Tensei, a po stronie sojuszu większość czwartej dywizji jest ranna lub zabita, piątka Kage również była na skraju śmierci. I teraz mamy kolejną walkę, rozgrywającą się ponownie w kraju błyskawicy, a także jej część w wymiarze Kamui. Po stronie Akatsuki stoją Tobi, sześć reinkarnowanych Jinchuriki zapieczętowanymi ogoniastymi, Gedo Mazo oraz Madara. Po stronie sojuszu Naruto, Killer Bee, Kakashi i Gai. Tobi wraz z nowymi sześcioma ścieżkami bólu zmierzył się z Killerem Bee i Naruto, a walka ta jest pełna niewiadomych. Raz to Akatsuki przechyla szale zwycięstwa, a raz sojusz. Później znowu Tobiemu prawie udało się pokonać Naruto, jednakże w czas przychodzą mu na pomoc Kakashi i Gai. W końcu Tobi zmusił Jinchuriki do wejścia w tryb ogoniastej bestii, co w sumie działało zarówno na korzyść, jak i niekorzyść Akatsuki, ponieważ znacząco to zwiększyło ich siłę, ale przez to, że Son Goku połknął Naruto, udało mu się skomunikować z Roshim i tym samym dowiedzieć się, jak przeciwdziałać technice Tobiego. Również tutaj Kurama, po zobaczeniu determinacji Naruto, postanowił mu pomóc i tym samym ulepszył on swój tryb czakry dziewięcioogoniastego, co pozwoliło im pokonać ogoniaste bestie, ale Tobi w sumie nic sobie z tego nie zrobił i wciągnął je do Gedo Mazo. Jakiś czas później został on poinformowany o tym, że Kabuto poniósł porażkę, dlatego postanowił wcześniej odroić dziesięcioogoniastego, wciągając do Gedo Mazo jedną z macek Gyukiego, a także zapieczętowanych Kinkaku i Ginkaku, czyli część czakry dziewięcioogoniastego. Sojusz nadal nie jest w stanie jakkolwiek zagrozić Tobiemu, aż do momentu, gdy udało im się połączyć kropki i dojść do wniosku, że jego niematerialność jest powiązana z Kamui Kakashiego. Dzięki temu udało im się rozwalić jego maskę, ujawniając, że jest to tak naprawdę Obito Uchiha. Niedługo po tym Madara dołączy do Obito, po tym jak przedtem pokonał piątkę Kage. Madara postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i próbował zabrać bestię zarówno Naruto, jak i Killerowi, zanim Jubi zostanie wskrzeszony, a z kolei Naruto i Bee próbują zniszczyć Gedo Mazo, ale jest już za późno i Jubi zostaje wskrzeszony. W tej długiej walce zdecydowanie wygrało ponownie Akatsuki. Jedyną ich stratą była tak naprawdę maska Obito, natomiast udało im się z powodzeniem pozyskać potężnego sprzymierzeńca, Jubiego. Ostatnią walką tego dnia jest ta, która rozgrywała się na cmentarzu górskim. Rozgrywała się ona pomiędzy Kabuto a Itachim oraz Sasuke. Kilka razy już w poprzednich walkach wspominałem o efekcie tej walki. Mianowicie w trakcie tej walki pomiędzy tymi trzema osobnikami udaje się w końcu Itachiemu rzucić Izanami, które to daje mu pełną kontrolę nad okularnikiem i w ten sposób każe mu dezaktywować Edo Tensei. W ten sposób wszyscy wskrzeszańcy Kabuto oprócz Madary stają się bezużyteczni. Tą walkę wygrał więc sojusz, choć co zabawne ani Sasuke ani Itachi do niego nie należeli.
Teraz następuje noc, główna zabawa całej wojny. Oczywiście następna walka rozgrywa się w kraju Błyskawicy i wymiarze Kamui. Po stronie Akatsuki jest Obito, Madara, Jubi oraz Czarny Zetsu. Po stronie Sojuszu Naruto, Killer Bee, Kakashi, Gai, wszystkie pozostałe jednostki Sojuszu, pierwsza czwórka wskrzeszonych Kage oraz aktualna piątka Kage. Dochodzi tutaj jeszcze pomoc Taki oraz Orochimaru, choć ich można by podpiąć pod niezależnych. Pomimo, że udało się przywrócić Jubiego, to nadal musi minąć trochę czasu, aby Księżyc był w stanie ukończyć plan Księżycowego Oka. Dlatego też Madara i Obito w międzyczasie postanowili pozbyć się Sojuszu. Używają więc Jubiego, aby zniszczyć Naruto, Killera Bee, Kakashiego i Gaia. Jednakże pozostałe jednostki Sojuszu przybywają w porę, aby wspólnymi siłami powstrzymać atak. Następnie Madara i Obito wciąż atakują przeciwników, używając przy tym 10 ogoniastego i wtedy też z jego pomocą postanowili wysadzić kwaterę główną. Wszyscy, którzy tam się znajdowali, poza Ao, zginęli. Shikaku Nara zdążył jednak przekazać Sojuszowi plan działania. Ataki ciągle następują, wielu ninja umiera, ze znanych nam bardziej umiera Neji, ale pomimo tego Sojuszowi udaje się wypełnić plan Shikaku i zerwać połączenie między Jubim a Uchiha. Niekontrolowany dziesięciokoniasty użył tenpenchi, techniki powodującej trzęsienia ziemi, powodzie, burza, tornada i to wszystko naraz. Nikt jednak nie ginie przez ochronną pelerynę czakry, którą okrył wszystkich Naruto. W trakcie przygotowania tej potężnej techniki Kakashi chciał z pomocą Kamui pozbyć się bestii, natomiast przeszkodził mu w tym Obito, który przeniósł i siebie i jego do drugiego wymiaru. Zanim Jubi wykonuje kolejny atak, do bitwy dołączają wskrzeszeni Hokage, którzy zamykają bestię w barierze. To jednak nie sprawiło, że problem przestał istnieć. Jubi stworzył miniaturowe klony, do tego wszystko wskazywało na to, że wkrótce się transformuje, dlatego Naruto, Sakura i Sasuke łącząc siły poważnie go uszkodzili. W międzyczasie rozgrywa się też walka pomiędzy Kakashi a Obito w wymiarze Kamui, gdzie członek klanu Uchiha próbuje przekonać swojego dawnego kompana o słuszności sprawy. Kakashi nie zgadza się i w ferworze walki rani Obito, który musi wrócić do rzeczywistego świata. Gdy Madara wyczuł powrót swojego towarzysza, próbował wykorzystać go, aby ten przywrócił go do życia. Tak się jednak nie dzieje, bo Obito postanowił zapieczętować Jubiego w swoim ciele, stając się jego Jinchuriki. Ta nowa moc powoduje, że Obito jest praktycznie niemożliwy do zniszczenia. Większość technik na niego nie działa, a dodatkowo ma on teraz moc niwelowania regeneracyjnych zdolności wskrzeszonych ciał Hokage. Na ten moment wygląda na to, że tylko Senjutsu jakkolwiek oddziałuje na Obito. Później Księżyc już jest prawie na miejscu, a Obito przekształca się w ostateczną formę Jubiego. Gigantyczne drzewo zdolne pochłonąć czakrę każdego, kto go dotknie. A z racji, że Sojuszowi zostaje coraz mniej czasu i coraz mniej żywych sprzymierzeńców, przygotowują się do ostatecznego ataku. Po przemówieniu Hashiramy ludzie znowu się jednoczą i przystępują do ataku, który skutkuje wyciągnięciem Jubiego z Obito. Powoduje to, że jest on niezdolny ani do ruchu, ani do walki, a wykorzystuje to Czarny Zetsu, który przejmuje nad nim kontrolę i zmusza go do ożywienia Madary. Tutaj możemy zakończyć ten kawałek historii. Podsumujmy ją. Kwatera główna Sojuszu została zniszczona. Zginęli w niej Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka, Mabui i Kusaku. W walce z Madarą i Obito ginie także Neji. Obito jest kontrolowany przez Zetsu, dzięki czemu wskrzesza Madarę. Jest to taktyczna wygrana Sojuszu, ale strategiczna Akatsuki. Kolejna walka odbyła się w tym samym miejscu, jest to kontynuacja poprzedniej batalii, ale nieco zmieniają się strony. Teraz po stronie Akatsuki jest Madara, Czarny Zetsu i jego armia Białych Zetsu, Gedo Mazo oraz Guru Guru. Po stronie Sojuszu natomiast nadal są wszystkie pozostałe jednostki Sojuszu, 7 ogoniastych bestii, 4 wskrzeszonych Hokage, Taka, Orochimaru, Obito Uchiha oraz Kabuto. Madara od teraz żyje, ale nie widzi, gdyż stracił swoje oczy na krótko przed śmiercią. Zanim je odzyska, absorbuje czakrę Senjutsu Hashiramy, aby móc wyczuwać przeciwników. Po tym walczy on z ogoniastymi bestiami, choć nie jest to proste, ale niedługo później Biały Zetsu dostarcza mu jednego Rinnegana. To znacznie zmieniło przebieg wydarzeń. Madara był w stanie przywołać Gedo Mazo z ciała Obito, a następnie zapieczętował w nim wszystkie ogoniaste bestie, włącznie z Gyukim i Kuramą. Sasuke chciał go powstrzymać, ale Madara nic sobie z tego nie robiąc, dźga go jego własnym mieczem. W ten sposób Naruto i Sasuke są na skraju śmierci. Krótki czas po tym Madara wchłania 10 ogoniastego, stając się tym samym kolejnym Jinchuriki Jubiego.
W Naruto chciano zapieczętować na nowo połowę czakry Kuramy, którą posiadał Minato, a czarny Zetsu wykorzystał ten moment, aby zabrać czakrę dziewięcioogoniastego dla siebie, jednakże tym samym dał Obito możliwość kontroli nad swoim ciałem, który to wykorzystał. Zmienił on strony konfliktu i przeniósł zarówno Naruto i Sakurę do swojego wymiaru, a później daje mu czakrę dziewięcioogoniastego, którą ukradł Zetsu, co ożywia Naruto. Również Sasuke zostaje uratowany, ale jego wyleczył Kabuto, który też zmienił strony konfliktu. Zanim w pełni doszli do siebie, to Madara postanowił pozbyć się reszty przeciwników, a z racji, że był Jinchuriki Jubiego i nie było nikogo, kto byłby w stanie walczyć z nim wykorzystując Senjutsu, jedyną bronią było Taijutsu. Dlatego też Might Guy postanowił oddać życie, by pokonać Madarę i otworzył wszystkie 8 bram, aby z nim walczyć. Rzeczywiście było to skuteczne, ale finalnie nie miało żadnego znaczenia, ponieważ Madara choć nie był w stanie się nawet bronić, to przetrwał ten pojedynek, po czym się zregenerował. Natomiast Guy zaczął odczuwać efekty otworzenia ostatniej bramy, śmierci i po prostu zaczął umierać. Naruto i Sasuke będąc na granicy śmierci spotykają się jeszcze z Hagoromo Otsutsukim, który oferuje im swoją moc, aby ci byli w stanie pokonać 10-ogoniastego. Oczywiście przyjęli tą moc i wrócili na pole bitwy. Naruto uratował Gaia przed śmiercią, a później pokazali nam oni swoje nowe umiejętności. Sasuke otrzymał Rinnegana, natomiast Naruto dostęp do wszystkich umiejętności 9 bestii. To dało im przewagę, ponieważ Madara zaczął przegrywać, dlatego też ukradł Sharingan Kakashiego, co pozwoliło mu na udanie się do wymiaru Obito, a następnie odebranie mu Rinnegana. Co powoduje, że teraz ma on parę oczu i po powrocie do prawdziwego świata uruchamia długo wyczekiwane nieskończone Sukuyomi. I pozwolę sobie tutaj wtrącić, że to wszystko wina Sakury, która miała jedno proste zadanie: przebić kunajem Rinnegana, aby był niedostępny dla Madary. No ale cóż, w końcu to śmietnik. W każdym razie to kolejne zwycięstwo Akatsuki, bo pomimo znacznego wzmocnienia się Sasuke i Naruto, to Madara został Jinchuriki Jubiego i aktywował nieskończone Sukuyomi. Została nam teraz ostatnia walka tej nocy. Main event, widzowie, choć słaby i nikt na niego nie czekał, to ponownie w kraju błyskawicy oraz tym razem w wymiarach Kagui stoi ona przeciwko Naruto, Sakurze, Kakashiemu, czterem wskrzeszonym Kage, Sasuke i Obito. Po rzuceniu nieskończonego Sukuyomi, Sasuke osłania siebie, Naruto, Kakashiego i Sakurę w swoim Susano. Wszyscy inni poza ożywionymi Hokage i Obito są uwięzieni we śnie i uwinięci w Shinjukai Kotan, które wysysa z nich czakrę. Niedługo później Sasuke dezaktywuje Susano, by stoczyć bitwę z Madarą, ale tutaj ponownie wkracza czarny Zetsu, który zaatakował Madarę od tyłu, co jak się okazało było ukartowane od początku. Przejmuje on kontrolę nad Madarą, przekształcając go w Kaguya Otsutsuki, która z kolei przenosi wszystkich do jednego ze swoich wymiarów, aby wyeliminować pozostałych oponentów. Kaguya jednak nie jest w stanie tak łatwo walczyć z dwójką utalentowanych shinobi, dlatego na sugestie czarnego Zetsu wysyła ona Sasuke do innego wymiaru, aby móc walczyć z nimi pojedynczo, zaczynając od Naruto. Blonda zajmuje prekursorkę tak długo jak może, a w tym czasie Sakura pomaga Obito, który teraz miał pełną kontrolę nad swoim ciałem w nowej misji. Znaleźć wymiar, w którym jest Sasuke, aby z powrotem mógł połączyć siły z Naruto. Pomimo trudności w końcu to się udaje, a sfrustrowana Kaguya ponownie przenosi ich do innego wymiaru, tym razem z potężną grawitacją, w której ani Naruto, ani Sasuke nie mogą się ruszyć. Kakashi i Obito postanowili użyć własnych ciał, aby zablokować ataki Kagui, a dodatkowo Obito użył Kamui, żeby także uratować Kakashiego, ale zapłacił za to życie. To jednak nie wszystko, ponieważ pomimo śmierci duch Obito powstaje i daje Kakashiemu nową moc, podwójnego Mangekyu Sharingana, dzięki któremu ten może używać Susano. Z tym całym arsenałem drużynie siódmej udaje się pokonać Kaguję, ogoniaste bestie zaczęły wychodzić z jej ciała, zmuszona została wypluć Madarę, a czarny Zetsu i sama Kaguya zostali uwięzieni w Rikudo Chibaku Tensei, co finalnie sprawiło, że utkwili oni w tamtym wymiarze, prawdopodobnie na wieczność. Pozostało jeszcze wydostać się z tego wymiaru naszej czwórce, ale tutaj pomógł kolejny raz Hagoromo, łącząc zarówno siłę czterech wskrzeszonych Hokage, jak i wszystkich duchów pozostałych zmarłych Kage, aby wezwać ich ogoniaste te bestie oraz Madarę z powrotem do świata rzeczywistego. Madara z powodu ekstrakcji Jubiego wkrótce umiera, ale jeszcze przed wszystkim przyznaje się do tego, że mu się nie udało, choć swojego zdania nie zmienił, za co szacun. W zasadzie tutaj kończy się już wojna, rankiem 10 października w 17 urodziny Naruto. Wskrzeszeni Hokage, jak i duchy zmarłych Kage wracają z powrotem do czystej krainy. Sojusz wygrał wojnę.
To jednak nie koniec. Aby zakończyć nieskończone Sukuyomi, Naruto i Sasuke muszą połączyć ręce, ale Emo Boy ma inne plany. Uwiedził on wszystkie ogoniaste bestie, które chciał zabić, by to on mógł osobiście decydować, co jest dobre, a co złe, aby takie wojny już się nigdy nie powtórzyły. No panie Copycat, trochę żeś pomysł zaczerpnął od Madarki, ale średnio z motywami. Naruto oczywiście na to nie przystał, co doprowadziło do ostatecznego konfliktu pomiędzy tą dwójką. Przyznać trzeba, że ta walka była naprawdę świetnie zrealizowana, a po wszystkim Sasuke przyznał się do porażki i poddał się. Dezaktywowali oni nieskończone Sukuyomi, Sasuke uwolnił ogoniaste bestie, a po wszystkim został wtrącony do więzienia. Jednak później dzięki zarówno Naruto, jak i Kakashiemu, który był teraz szóstym Hokage, udało mu się wyjść. Następstwem tej wojny było to, że sojusz przerodził się w Unię Shinobi. Dzięki temu przez wiele lat stosunki między wioskami znacznie się złagodziły, a wszyscy Kage także mieli przyjazne stosunki. Wspólnie omawiali interesy, pomagali sobie z najróżniejszymi zagrożeniami, a technologia poszła znacznie do przodu, przy czym militaryzacja przestała mieć takie znaczenie. Jednym słowem, pokój. I teraz kilka słów ode mnie. Z racji, że siedzę nad tym scenariuszem dosłownie tydzień, jest 12 września, czyli kilka miesięcy przed premierą, to myślę, że Eliasz w przyszłości, który to montuje i widzi czas trwania tego filmiku, podaruje mi dodatkowe 2 minuty na własne przemyślenia. Otóż pisząc chociażby ten odcinek, przekonuję się, dlaczego wojna była tak słaba. Trwała ona 2 dni i 2 noce, a wydarzyło się dosłownie miliard boostów zarówno po stronie Akatsuki, jak i Sojuszu. Co prawda boosty Madary czy Obito po wchłonięciu Jubiego są uzasadnione, ale boosty Naruto to już tak średnio, bo oczywiście w dniu wojny zaczął jakkolwiek panować nad Kyubim, później w walce 9-ogoniasty przyszedł na jego stronę, co dało mu kolejnego boosta do mocy. Następnie, gdy już było kiepsko i nawet Naruto i Sasuke ledwo co przeżyli, pojawił się Hagoromo, dając im kolejnego boosta na tyle dużego, że teraz Madara miał z nimi problemy. Do tego wystarczy spojrzeć na rezultaty tych wszystkich walk. Początkowo prawie nikt z sojuszu nie ucierpiał, nie licząc random totalnych, ale nie wiem, czy ktokolwiek się nimi przejął i wszystkie walki kończyły się 100% sukcesem sojuszu. No może poza tym, gdy Tobie ukradł zapieczętowanych Kinkaku i Ginkaku. I tak na wszystkich frontach zawsze wygrywał sojusz, aż do momentu przyjścia Madary, który zmienił cały przebieg walki tak, że to teraz ciągle wygrywało Akatsuki, aż do samego końca, gdzie siła przyjaźni i miliard boostów później byli w stanie pokonać najgorszego antagonistę ever, Kaguya. A wiedza na temat tego, że ta wojna trwała tylko 2 dni w świecie Naruto, nie pomaga, wręcz przeciwnie. I to tyle ode mnie, dziś bez takiego podsumowania, bo już nie mam siły. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to ja gdzieś tam numer konta zostawię, tymczasem to już tyle, cześć!